Powiedz oficjalnie, proszę. Obiecuję, że w 2018 przeczytam Pielgrzyma. Cześć, witam was serdecznie. I spełniając świąteczną tradycję, mówić jak święta, to muszą być i goście. Goszczyć się na kanale Słomkę w końcu. Hej, kochani. Ja się tak cieszę, że tyle radości, tak, nie? Słuchajcie, Słomka mnie już na peronie powitała taką radością. Cieszę się, że przyjechałaś. Takie... To było bardzo, bardzo miłe. Cieszę się, bo ja uwielbiam z kimś nagrywać, bo to jest taka... Taka, wiesz, taki kontakt, chciałam użyć trudnego słowa, którego nie znam, ale chcę tak, o, bardzo ładnie, tak. I to uzupełniamy się. Blondynka, brunetka, wiadomo, wszystko się zgadza. I słuchajcie, w związku z tym, że świąteczną tradycją jest na moim kanale również nagrywanie świątecznych tagów, to dzisiaj sobie razem ze Słomką odpowiemy na kilka pytań świątecznych, oczywiście w tagu All I Want For Christmas. Ale postanowiłam pozmieniać trochę pytania, żeby Słomka nie mogła w każdym pytaniu powiedzieć pielgrzym. Pierwsze pytanie brzmi, jaką książkową postać chciałabyś znaleźć pod swoją choinką? Czekaj, pozwól, że zgadnę. Czy to będzie Scott z Pielgrzyma? A musi być jedna, bo w sumie ja bym zrobiła sobie taki pakiet. Wiesz, co dobra, to jak są takie boksy, to ja bym zrobiła boksy na przykład moich części, chociaż mężów, na przykład Scott z Pielgrzyma, Dimka z Pamiętników Wampirów, Lightner, byłby tam jeszcze oczywiście... Myślałam, żeby dać się Sandal, ale jestem ostatnio mi podpadł, dlatego wolałam Cassiana i Azriela. Co jeszcze, tak, te, oni są... Co jeszcze? W ogóle jeszcze wzięłabym Logana z El Kennedy'ego, bo ja teraz przeczytałam El Kennedy i po prostu Logan to jest mój kolega. Ja w ogóle teraz ćwiczę, żeby zostać hokeistką i żeby tam pojechać i żeby... On nie istnieje, ale ja wiesz... Ale i tak go poderwiesz. Tak, poderwę go, bo ja to rozumiem. Tak, moja żona Hollywood to teraz się zmieni na hokeistka Hollywood. Nie zmieszczą się chyba pod choinką. No to zależy, jak dużo masz choinkę. Ale wiesz, ja myślałam, żeby w każdym pokoju dać jedną i żeby każdy tak stał i opierał się jedną. Genialne. Ja poszłam w dużo prostsze rozwiązanie, ponieważ mam w tym roku bardzo małą choinkę. Wybrałam jedną postać, czyli Kellera z Promyczka. Czytałaś Promyczka? Czytałam. No, Jezu, Keller jest po prostu tak cudowną postacią. To, ale jak już musiałam w tym roku, wiesz, tak zmniejszyć swoją listę książkowych mężów, nie? Mówię, dobra, część rozwodów trzeba już wziąć. Dlaczego? Z Kellerem bym nie mogła. Ale on jest za idealny. On jest tak idealny, że tacy nie istnieją. No znaczy, dobra, on ma też swoje... Nie istnieją, ale... W książce on sobie może istnieć. Ja jakbym kogoś zabiła, to mogłam do niego zadzwonić, żeby mi pomógł ukryć. Tak. Czy on by ukrył ciało? Tak, on by ci pomógł ukryć ciało, a potem by ci zrobił gorącą czekoladę. Tak. Jaką postać książki chciałabyś pocałować pod jemiołą? No to wiadomo, że... Ale tu też można pakiet, bo... Czekaj, przede wszystkim Scott. Tak, Scott z Pielgrzyma to jest w ogóle numer jeden. Kościół miał potem Cassiana i Azriela. No. Tak, nie, bo Rysana w drugiej części uwielbiałam, ale w trzeciej części mówię serio, ale tutaj ta dwójka to po prostu... Ja się nie dziwię. Ja trochę w inną stronę, ja wybrałam sobie Sebastiana z pierwszej części How to Date a Douchebag. Nie wiem, czy czytałaś, Serenay. Ale jeśli nie czytałaś, to na pewno ci spodoba się, spodobało ci się Układ Błąd i El Kennedy w ogóle. Ale tego nie ma po polsku, nie? Nie, nie ma. Ale to jest znowu taki chłopak, który jest niby bad boyem, ale ma tą swoją słodką i uroczą stronę, a ja jestem generalnie, mam słabość do takich chłopaków. Słomka, piszesz list do Świętego Mikołaja. Jakie trzy książki znalazłyby się na jego szczycie? Na szczycie tego listu. Ale takie, że ja bym chciała je dostać, czy tak, że... Takie, że chciałabym się dostać. O Boże. Trzy. Tylko trzy. Ja wiem, że lista jest bardzo, bardzo długa. Tak, ale wiesz co, ja ostatnio mam ochotę przeczytać Ojca Chrzestnego. Mhm. Nie wiem dlaczego, bo stwierdziłam, że czytam same młodzieżówki. Przydałoby się coś mądrzejszego przeczytać. W sumie, bo mam już tyle lat, że mam tyle lat, więc przydałoby się coś mądrzejszego, więc to na pewno. Coś czemu się przeczytać. No, chciałabym jeszcze przeczytać Szczygła, którego już zamówiłam. I który w sumie mi już przyjechał pod choinkę, bo ja sobie zrobiłam sama prezenty pod choinkę, nie wiem, czy tak robisz, ja najbardziej lubię coś takiego robić, bo często jest tak, że ludzie mi kupują książki, które ja mam. Są totalnie wtedy... nietrafione, nie? Tak. Albo tak dostajesz numer jeden z listy bestsellerów Empiku. Tak, mam to. Dziewczyna z pociągu dostałam. Tak. Dziewczyna z pociągu. Odeszliśmy od tematu, więc trzecią książką. No to z tą książką. Wiesz co, może coś polskiego, może ja bym przeczytała Grzędowicza. No właśnie, na mojej świątecznej liście jest Pielgrzym, że już Słomka mi w końcu przestała truć, to w końcu jest Pielgrzym. Tak. Pielgrzym. Druga książka, którą sobie wybrałam, to drugi tom Okrutnej Pieśni, Wie i Szłap, bo pierwsza część jest tak dobra. Przeczytałam to parę dni temu i to jest naprawdę tak dobre. Słomka, to muszę przeczytać, to będę czytała. Bo tam na pewno jest coś trochę love i trochę bicia i trochę ten. No, trochę love właściwie nie ma, jest trochę bicia. Nie ma love, ale jest takie. Jest takie podejrzenie, że może być, ale jest, wiesz, nie ma romansu, to jest książka bez romansu. Jest fantastyka, no są to... potwory i są magiczne umiejętności, magiczne instrumenty i to jest po prostu sztosik. Trzecią książką, którą sobie wybrałam, to jest How to Date a Douchebag, część trzecia, dlatego że oczywiście ona wyszła za granicą i oczywiście mogłabym sobie ją ściągnąć i oczywiście mogłabym ją sobie przeczytać, ale na mojej ulubionej stronie z e-bookami jej jeszcze nie ma. Wyobraź sobie, że w książkowym świecie odbywają się mikołajki, takie, wiesz, Secret Santa. Jaki przedmiot i z jakiej książki chciałabyś dostać? I tutaj nie możesz dostać Scotta z Pielgrzyma. A nie...
To nie. A jakbym dostała jakiś taki świstoklik, który przyniósłby mnie do pielgrzyma i mogłam być ze Scottem z pielgrzyma. Ale w sumie, albo wiesz co, albo nie wiem, różdżkę czy coś takiego, bo ja zawsze wiesz, bo ja jestem w ogóle czarodziejem. Tylko że nikomu o tym nie powiedziałam, bo ja mogę, nie mogę o tym mówić. Wcale nie powiedziałaś tego prawie 9 tysiącom ludzi. Dobra, ale ja, znaczy ja, to ja mam tą różdżkę, więc nie mogę nic takiego powiedzieć. W sumie z fistoklika też często korzystam, więc może coś z czegoś innego, ale teraz ja bym chciała miotło, bo ja zawsze chciałam miotusa, ale ten, ale w sumie tak się, no ja się boję, że mi do oczu wtedy będą muchy, a ja mam takie oczy średnio zrobione. No to, tego... to spoko, to ja myślę, że możemy jakieś gogle z jakiejś książki też tak? zorganizować. Dobra, w zasadzie, jeśli znacie jakąś książkę o narciarzach, którzy mają gogle, to napiszcie mi o tym, ja wtedy zorganizuję i słuchaj, co będzie miała gogle. A ja sobie wybrałam trochę podobny klimat w sumie, bo te świstoki, jak pomyślałam o zmieniaczu czasu z Harry'ego Pottera, bo mogłabym wreszcie nadrobić wszystkie nieprzeczytane książki. I drugą rzeczą, która mi przyszła do głowy, to Stella z Daru Anioła. Mogłaby się przydać, nie? Taka trochę bardziej nowoczesna różdżka, taki trochę długopis, ale trochę nie do końca. Moja mila, to jest dziwna. Dobra, nie, wiem. Ale kojarzysz, co chodzi? Znaczy, bo ja przeczytałam pierwszy tom, no. Ale był taki ha. No drugi dobra, tom jestem w połowie i nie mogę przez to przejść. No po prostu nie mogę przejść przez tą książkę. Ula, ja wiem, że to twoje mieszkanie lubić. Możesz spędzić jeden dzień świątecznych ferii z obsadą filmowej albo serialowej adaptacji książki. Kogo wybierasz i co będziecie robić? Wiecie co, ja bym chciała Ogniem Mieczą. Wow, jak ambitne. Tak, bo tam na koniec już jeździ. Okay. I w ogóle tam mój trener był w obsadzie. Znaczy tam wiesz, widać go było przez może 10 sekund, ale tak fajnie go ucharakteryzowali, że po prostu masakra. Ja też bym chciała tak być i to. I no miecz, ja zawsze chciałam spróbować, albo z łuku. Moje marzenie to w ogóle jechać na koniu i z łuku, tylko że to musiał być koń bardzo spokojny, bo ja jeżdżę tylko na takich świrach, które jakby zobaczyli, że coś takiego robię, to by... Spanikowały. A ty byś sobie pojeździła konno. Ja, ja sobie wybrałam, słuchaj, Clya Jensena z 13 powodów. Stwierdziłam, że to jest taki sympatyczny chłopak. Zabrałabym go na łyżwy. Ja lubię jeździć na łyżwach zimą. Tak. Lubisz? To może być dzisiaj, jak chcesz. Nie, bo mogę się połamać. A poza tym wybrałam sobie też w sumie obsadę Shadowhunters. No, ekranizacja Daru Anioła, nieważne. Ale wybrałam sobie dlatego, że tam jest Matt Daddario. A Matt Daddario to jest po prostu... Ale film czy serial? Serial. Serial. Bo filmowy Alec mi się nie podobał, a serialowy Alec, czyli właśnie Matt Daddario, to jest po prostu takie ciacho, że nie wiem, jakbym miała, wiesz, określić swój ideał faceta, to chyba pokazałabym po prostu jego zdjęcie. I on bardzo lubi gotować, więc mógłby mi gotować, bo on lubi gotować, ja lubię jeść. A ja nie umiem gotować, czyli wiesz, jakbyś miał jakieś resztki, to zawsze... Jaką zwierzęcą postacią z książki zastąpiłabyś Rudolfa po to, żeby spotkać ją na swoim dachu święta? Boże, wiem, ja bym zastąpiła tymi testerami, tak? Starego, bo te kojarzę, są tacy ciągnęły, bo wszyscy pewnie pomyślą hipogryf, ale ja wolę te testery, bo one tak, wiecie, tak bardziej a la Dwór Nocy, bo one były takie... w sumie są bardziej dramatyczne, tak, nie? Dramatyczne i taki, to był fajny kontrast, taki Mihoły, taki Mikołaj! I tutaj mamy te testery. A to by było dobre. No. Nie, to ja poszłam z drugą stronę mocy, bo wybrałam sobie Jawisa z Kronik Jaru. No bo umówmy się, no kto nie chciałby sobie pokonwersować z jednorożcem, no nie? Przedostatnie pytanie. Organizujesz Sylwestra i możesz zaprosić bohaterów, pięciu bohaterów różnych książek. Kogo wybierasz? Pięciu? Pięciu. Dobra. Wiadomo, dobrze, Scott z pielgrzyma. Scott z pielgrzyma, bo on by, jakby przyszła policja, to by się dogadał, żebyśmy nie płacili mandatu, no. Bo teraz ponoć wzrosną mandaty, ja nie wiem, bo organizuję pielgrzyma, boże, w Sylwestra, więc cały czas myślę o pielgrzyma. Więc na pewno byłby Scott, ja bym jeszcze wzięła, kogo ja bym wzięła? Ja bym wzięła Rose Hathaway, bo ona dobrze imprezowała z Akademii Wampirów. Wzięłabym sobie jeszcze, musi być ktoś, kto będzie sprzątał, kto był takim pedantem. To był pedantem. Na pewno był jakiś pedant w książce, ale nie kojarzę. Mi tak Hermiona idzie pod taką, co by sprzątała. Mogłaby. Tak, to ja bym jeszcze osobę, która sprzątała, Scott by pilnował, Rose by rozkręcała imprezę, jeszcze potrzebuje kogoś, kto dobre dzięki by robił. Snape może być, bo on w sumie eliksiry, to może dobre... Wiesz co, ja do siebie nie przyjdę. Snape, jeszcze ktoś, czekaj. Scott, Rose Hathaway. Jeszcze jedna osoba. O, ja bym wzięła, ze Slasha bym wzięła Tośkę. To nie czytałam. No, bo on też był taką fajną, lubił Queena i w ogóle, więc... A, dobra muzyka, nie? Takie dawniejsze te czasy, ja wolę niż takie ubu-du-bu-du-bu-du, to ja wolę jakieś, wiesz, aby i takie rzeczy. To się dogadały muzycznie, zdecydowanie tak. Ja poszłam w podobną stronę, jeśli chodzi o uzasadnienia, bo wybrałam sobie Gasa, jeśli chodzi o, powiedzmy, warstwę muzyczną, oczywiście Gasa z Promyczka. Poza tym wybrałam Rysandę, no bo ktoś musi dobrze wyglądać na tej imprezie, wiecie, być królem imprezy. Poza tym wybrałam Magnusa Bane'a z
z darowanią oczywiście, no bo trzeba by było, wiecie, odrobinę brokatu tu i ówdzie, jakieś dekoracje, fajny klimat. Jakby nam się w połowie imprezy na przykład znudziły dekoracje w takim stylu, to mogły wyczarować w innym. Poza tym wybrałam sobie Hadriana z Króla Kiela, chociaż go nie polubiłam, ale wybrałam go sobie, bo stwierdziłam, że skoro, wiesz, ma trupę cyrkową, robi magiczne sztuczki, to mógłby robić za takiego klauna imprezowego. No i gdyby mi się znudziła ta impreza i miałabym ochotę z niej wyjść i poczytać książkę, to zaprosiłabym Kat Swanger, bo ona podejrzewam, że też by nie chciała imprezować, tylko wolałaby poczytać. No i ostatnie pytanie. Jaki autor albo autorka byłaby najlepszym świętym Mikołajem? Autor albo autor? No to no. Martin moim zdaniem, bo on pasuje, tylko że on byłby takim, że... Pod względem wyglądu. Tak, pod względem wyglądu. A to ja poszłam minus. Ale czekaj, bo to pod względem wyglądu, a pod względem takiego charakteru to Marta Kisiel. Bo ona jest taka... Ale taka, to, wiecie... nie, to byłby najbardziej alternatywny Mikołaj w historii. Tak, ale nie dość, że ona... Zostaliby Kisiel. Tak, ale nie, to było genialne, bo ona jest taka ciepła i w no. ogóle... taka przyjemna i ona ja już sobie wyobrażam, super. Nie? Te prezenty i dołączone do nich karteczki na przykład, takie sarkastyczne, tak, to by było super. Ja poszłam w stronę Sary J. Maas, bo myślałam, że ona zawsze, ona by robiła dobre prezenty, bo wiesz, jak zakłada na przykład, że będzie pisała nowelkę, to potem jej wychodzi 6 stron, czyli dobra, chciałam dać tylko ci rózgę, a tak naprawdę dostaniesz jeszcze samochód, w ogóle, nie wiem, gitarę, coś jeszcze, bo lubię dawać więcej. A poza tym ona jest też taka... Co tam? Witam was! No wyobrażam to sobie, jakby tak wjeżdżała, wiecie, na rysandzie. Tak. Tylko wiesz co, mi się wydaje, że ona by poszła w tą stronę, że trzeba było na przykład zaśpiewać piosenkę, żeby dostać prezent, bo ona jest trochę taka, to taka szalona, że powiedz wierszyk, albo powiedz na której stronie, nie wiem, dam dworu było. To już nie było tak fajnie, to już nie było tak fajnie. A są ludzie, którzy znają te dwory po stronach, to mnie przeraża. No, widziałam w internecie ostatnio, słuchajcie, taki, na której stronie było to i to w dworach. Ktoś od razu podał konkretny numer strony. Nie, to jakiś widziałam pana, który znał trylogię na pamięć, że się mówi o stronę i on ci w ogóle tam... Recytował. Tak, recytował, a ja tak mówię... Wiesz co, to my chyba zamykamy. Tak. My się nie dodajemy do tego. I tym pozytywnym, świątecznym akcentem dotyczącym kończenia naszej działalności na YouTubie kończymy również dzisiejszy film. Tak. Ula, bardzo ci dziękuję za gościnę na moim kanale. Będzie pielgrzym. Będzie pielgrzym. Będą musiały być. Będziemy egzekwować to Uli. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że możecie zasubskrybować nasze kanały. Linki znajdziecie na dole. I dzwoneczek! I kliknijcie dzwoneczek. Tak, jak będziecie u Uli, to też kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić filmu, który nagrałyśmy na jej kanale. Tak, to też będzie fajnie. Jakie to było smooth. Dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!